Ile razy dźwięk telefonu rozbrzmiewał w schronisku Promyk przez ostatnie 10 lat, trudno oszacować. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda ten człowiek? Zaniedbany, niezaniedbany? Wygląda ma obroże? Wiadomo jednak dokładnie, że takich rozmów, które skończyły się interwencjami w latach 2006-2015 było ponad 10,5 tysiąca. Wszystkie historie skrupulatnie opisane. Wiadomo też, że telefon działa tu 24 godziny na dobę. Interwencje to jedne z wielu obowiązków pracowników schroniska. 10 lat istnienia Promyka to dobry moment, by opowiedzieć, na czym polega praca ludzi, którzy dbają o niekochane czworonogi. Czasami sytuacje bywają bardzo nerwowe. Czasami już człowiek nie wytrzymuje tego ciśnienia, tego właśnie natłoku konfrontacji dotyczących właśnie kontaktów z ludźmi. Ludźmi, którzy nie zawsze rozumieją procedury, którzy bywają roszczeniowi czy bezmyślni. W schronisku pracuje obecnie 25 osób. To pracownicy administracyjni, to opiekunowie zwierząt i trzech weterynarzy. Jednym z nich jest pani Kamila. Tutaj mamy salę chirurgiczną, zabiegi sterylizacji i kastracji są przeprowadzane tutaj właściwie codziennie. I także operacje ratujące życie. Lekarka pracuje w schronisku od 2 miesięcy. Gdy kończyła studia weterynaryjne, nie wiedziała, że trafi akurat tu. Skoczyła na głęboką wodę, bo jej praca wymaga nie tylko wiedzy, ale też charakteru. Każdy z nas tutaj pracujący czasami zagryza zęby po prostu i łzy cisną się do oczu. Każdemu z nas się tutaj to zdarzyło. Natomiast ja jedyne, co mogę zrobić, to użyć całej swojej wiedzy i swoich rąk, żeby pomóc temu zwierzęciu. I to jest zdecydowanie lepsze, jeżeli się zbiorę w sobie i po prostu będę pracować najlepiej, jak potrafię. Gdy sytuacja tego wymaga, pracownicy zostają po godzinach. Zdarza się, że pies ugryzie. Latem przeszkadza tu odór. Zimą pracuje się na wietrze i mrozie. To praca, która czasem jest niewdzięczna, zawsze mało opłacalna, i niestety niewielu w niej wytrzymuje. Ludzie myślą, że tutaj jest praca właśnie taka przyjemna, ze zwierzętami, od pogłaszcze, od sprzątnia jakąś kubkę po piesku. Nie, to jest naprawdę bardzo wyczerpująca i fizycznie, i psychicznie praca. Mogę pani powiedzieć, że przez te 10 lat, bo liczyliśmy, przewinęło się tutaj ponad 100 pracowników. Ale w Promyku są też wyjątki. Jednym z nich jest pan Jarek. Związał się ze schroniskiem 10 lat temu i został. Choć początki nie były łatwe. Ciężko było, teraz ci co przychodzą łatwiej, mają małym odchodzą. My niby było, ale ciężko. Każdy na początku, jak przypomnę, to było, każdy miał w oczach strach, bo to, powiedzmy, bo teraz jest, to wtedy było przeludnienie, mieliśmy dużo psów, nie? Nikt nie znał tych psów. Jak ja przypomnę sobie pierwsze dni, to człowiek nie wiedział, czy wejdzie z tej klatki. Człowiek z klatki wyszedł. Na to samo liczą zwierzaki, co widać w ich smutnych spojrzeniach. Przez 10 lat istnienia Promyka na gdańskich Kokoszkach do schroniska trafiło ponad 10 tysięcy psów i 3 tysiące kotów. Życzymy zwierzętom i pracownikom, by za następne 10 lat te liczby były o połowę mniejsze.